Będąc w latach 90. na Dolnym Śląsku z okazji odbywającego się tam kongresu dla osób zarządzających w ochronie zdrowia, usłyszałem od dyrektorów czołowych placówek medycznych, że ówczesna ustawa o zamówieniach publicznych nie przyjęła się w ich jednostkach. I pomimo, że już blisko 27 lat minęło od tego momentu, kiedy przepisy tej pierwszej ustawy weszły w życie, patrząc na praktyczną stronę zamówień publicznych w dzisiejszych jednostkach ochrony zdrowia, widać, że przepisy tej ustawy w dalszym ciągu mają problem, aby zaistnieć przy wydatkowaniu środków publicznych. Ja nazywam się Radosław Harasim i zapraszam Państwa na kolejny program Nietykalni, w którym dzisiaj będziemy mówili o zamówieniach publicznych w ochronie zdrowia. Zapraszam. Zapewne zastanawiają się Państwo, jak to się stało, że pierwszym bohaterem naszego odcinka jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a właściwie zarządzająca nią osoba, czyli pani profesor, będąca dyrektorem naczelnym tej placówki. Otóż nasza redakcja jakiś czas temu wystąpiła do pani profesor o udostępnienie nam kilkunastu kartek w wersji elektronicznej z protokołów wybranych przez nas postępowań o zamówienia publiczne. Niestety pani dyrektor odmówiła dostępu, stawiając warunek, że jeżeli zapłacimy jej za takie udostępnienie, to zostanie nam przesłane. Oczywiście nasza redakcja spotyka się z obstrukcją, jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów przez zarządzających publicznymi jednostkami ochrony zdrowia, ale jest to bardzo niewielki procent. Ale jednak, kiedy występuje takie zdarzenie, zapala nam się czerwona lampka, że prawdopodobnie to utrudnianie ma jakieś konotacje z tym, w jaki sposób w danej jednostce prowadzone są zamówienia publiczne. W omawianym przez nas przypadku mamy dodatkowo różnicowanie wnioskujących o dokumenty, gdyż jak wynika z korespondencji pomiędzy naszą redakcją a panią profesor, nie pobiera ona opłat w sytuacji, kiedy z wnioskiem o udostępnienie na przykład ofert konkurencji występują firmy, które startują w przetargach. Natomiast w związku z tym, że spotyka się ona po raz pierwszy z tym, aby podmiot zewnętrzny, przy czym akcentuje, że chodzi o dziennikarzy, prosi ją o udostępnienie kilkunastu elektronicznie zapisanych dokumentów, to uważa, że jej pracownicy będą wykonywali jakąś ekstra pracę, za którą żąda od nas pieniędzy. Niestety nie możemy spełnić żądania pani dyrektor, nawet jeżeli żądałaby od nas symbolicznej złotówki. Dlaczego? Bo zgodzilibyśmy się na nieuprawnioną praktykę, którą mogliby stosować inni zarządzający placówkami, które wydatkują środki publiczne, a w sytuacji, kiedy we wniosku jest mowa o udostępnieniu informacji prostej, a nie przetworzonej, wówczas żadne opłaty nie mogą być naliczane. Przesądza o tym chociażby bogate orzecznictwo sądów powszechnych, jak również opinie doktryny. Jeżeli pani dyrektor liczy na to, że nie udostępniając nam dokumentów związanych z wybranymi przez nas przetargami, zamknie nam pole analizy do oceny, czy dane przetargi były przeprowadzane zgodnie z prawem zamówień publicznych i zasadami takimi jak efektywność, uczciwa konkurencja, bezstronność i obiektywizm osób, które opisywały przedmiot zamówienia, czy dokonywały wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest w dużym błędzie, ponieważ na stronie internetowej szpitala jest bardzo dużo też informacji, które świadczą o tym, w jaki sposób dana procedura jest przeprowadzana. Natomiast te dokumenty, które w naszym wniosku prosimy o udostępnienie, czyli cztery pierwsze strony protokołu postępowania oraz formularze oferty, mają jedynie dopełnić obraz potrzebny do oceny prawidłowości dokonywania wydatkowania środków publicznych.
Postępowania, które wzbudziły nasze zainteresowanie, prowadzone przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, mają jedną wspólną cechę, a mianowicie znikomą konkurencyjność, a właściwie jej brak. Wygląda na to, że na wiele produktów leczniczych czy wyrobów medycznych, które centrum pod przewodnictwem pani profesor dokonuje, to są tak szczególne przedmioty zamówienia, że w całej Polsce, ba, Europie nie ma więcej niż jednej firmy, która mogłaby ubiegać się o udzielenie tych zamówień. Przechodząc do szczegółów, mamy na przykład postępowanie dotyczące dostawy protez pierwotnych i rewizyjnych kolana, biodra i barku, które Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przeprowadziło w połowie lutego tego roku. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to kwota 2 600 000 zł. I proszę sobie wyobrazić, że pomimo iż na rynku, a badaliśmy to i pytaliśmy się ekspertów, istnieje kilka, nawet kilkanaście firm, które mogłyby się ubiegać o to zamówienie, ofertę złożyła tylko jedna firma. Zastanawiające jest, czy brak tej konkurencji wynika z opisu przedmiotu zamówienia właśnie pod konkretne produkty tej firmy, czy też może mamy do czynienia ze zmową poziomą. Ale nie jest to jedyny przetarg na protezy czy endoprotezy, które przeprowadza Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie konkurencyjność jest znikoma. Kolejny przeprowadzony z kolei w połowie stycznia tego roku przetarg również zainteresował tylko jedną firmę, gdy chodzi o pakiet blisko 500 000. Przypadek? Nie sądzimy. Jednak nie jesteśmy w stanie wyjaśnić sprawy do końca, gdyż nieudostępnienie nam protokołu postępowania oraz formularzy ofertowych nie pozwala postawić kropki nad i jesteśmy zdani na domysły. Mamy nadzieję, że instytucje, które zaczną oceniać działanie pani profesor oraz zespołu osób, który powołała w tych postępowaniach, przyczynią się jednak do tego, aby sprawę dogłębnie wyjaśnić i ocenić. Zresztą postępowania dotyczące implantów ortopedycznych i endoprotez są już od dawna pod bacznym okiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Jedną ze spraw, którą żeśmy poruszali również my na portalu dbamofinanse.pl, jest sprawa ze szpitala w Augustowie, gdzie Centralne Biuro Antykorupcyjne zarzuciło dyrektor tamtej placówki, że przy opisie przedmiotu zamówienia preferowała produkty jednej firmy. Sprawa obecnie jest skierowana do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w Białymstoku. Ale postępowania dotyczące protez, endoprotez oraz inne, które były przedmiotem naszego wniosku, nie wyczerpują całkowicie przedmiotu naszego zainteresowania. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej prowadzi szereg innych postępowań, gdzie konkurencyjność jest na zerowym poziomie. Je również będziemy poddawali wnikliwej analizie. Będziemy starali się nawiązać kontakt z firmami, które uzyskały te zamówienia, jak również z tymi, które pomimo, że wiemy, iż posiadają produkty lecznicze czy wyroby medyczne, które mogły konkurować z tymi referencyjnymi, nie brały udziału w postępowaniu. Myślę, że i Państwa, i nas zainteresuje rozwiązanie tej zagadki. Dlaczego te firmy nie uczestniczyły w tym postępowaniu o zamówienia publiczne? Te postępowania, którymi będziemy się interesować, przeprowadzanymi przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, to są na przykład dostawa systemu zamkniętego. Tu również była tylko jedna oferta, a nasi eksperci wyraźnie zaznaczają, że jest kilka firm, które oferują na polskim rynku takie systemy. Kolejnym postępowaniem, które wzbudza nasze zainteresowanie, jest postępowanie na dostawę diet żywieniowych oraz płynów do dezynfekcji. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pakiety o wartości przekraczającej 100 000 zł, na przykład w segmencie
płyn do dezynfekcji jamy ustnej. Na terenie całej Polski tylko jedna firma jest zainteresowana, aby udzielić jej zamówienia. Przyznają Państwo, że jest to dosyć dziwne, patrząc na przedmiot zamówienia. Kolejne, proszę Państwa, postępowanie dotyczące materiałów opatrunkowych. Tutaj również mamy do czynienia z ofertami pojedynczych firm i na przykład na bakteriobójcze opatrunki do mocowania cewników o wartości ponad 1 140 zł zgłosiła się też tylko jedna firma. Kolejnym postępowaniem, które również wzbudza nasze zainteresowanie, a nie wzbudza zainteresowania innych firm poza jedną, jest na przykład dostawa leków onkologicznych. Postępowanie z grudnia ubiegłego roku, gdzie na kwotę ponad 10 milionów złotych był tylko jeden zainteresowany podmiot. Dziwne? Nam to też się wydaje dziwne. Ale będziemy to wyjaśniać i mam nadzieję, że będą Państwo z nami, a zapraszamy również do dyskusji firmy, które mogłyby brać udział w tych postępowaniach. Oczywiście mają Państwo prawo w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych zadawać pytania zamawiającemu, ale sami Państwo wiedzą z praktyki, że odbijają się Państwa jak od ściany. Zazwyczaj zamawiający nie zamierza ani zmieniać opisu przedmiotu zamówienia, ani też podziału na pakiety. Najczęściej odsyła Państwa do Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa, czyli na drzewo, krótkim komunikatem. Patrz specyfikacja, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Myślę, że kontakt z naszą redakcją i upublicznienie tych spraw zmusi takich zarządzających jak pani profesor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz osoby, które w jej imieniu przeprowadzają te procedury, przygotowują opis przedmiotu zamówienia, do wyjścia z cienia, do opuszczenia strefy komfortu i powiedzenia nam wszystkim, dlaczego w taki, a nie inny sposób przygotowują to postępowanie. To może wiele wyjaśnić, a być może będą Państwo mogli startować w tych postępowaniach, bo jeżeli się zrobi o tym głośno, jeżeli będziemy dyskutować, a włączą się do tego również instytucje kontrolujące, może się okazać, że konkurencyjność w tych postępowaniach będzie rzeczywistością, a nie fikcją, do czego Państwa serdecznie zachęcam. W ostatnim czasie wiele emocji budzi projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności w ochronie zdrowia oraz powołanie rekomendowanej przez pana ministra Adama Niedzielskiego Agencji Restrukturyzacji Szpitali. Dotyczyć ona będzie głównie osób zarządzających ochroną zdrowia, właśnie takich jak pani profesor z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Powstały już pewne symulacje dotyczące tego, jak kategoryzować takie jednostki w zakresie oceny efektywności ich działania pod kątem ekonomicznym, co jest bardzo mocno związane również z zamówieniami publicznymi, które te jednostki procedują. I co, proszę Państwa, się okazało? Okazało się, że Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest na pierwszym miejscu tej listy kategorii D, czyli najniższej, gdzie gdyby ta ustawa o modernizacji i poprawie jakości w ochronie zdrowia już obowiązywała, to panią profesor zastąpiłby komisarz. Pomimo takiej determinacji ze strony pani dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej co do odmowy udostępnienia nam bez opłat informacji, które są niezbędne, aby prawidłowo ocenić jej zaangażowanie w zamówienia publiczne i osób, którym powierzyła wykonanie zastrzeżonych sobie czynności, nasza redakcja, oprócz tego, że nominuje ją do tytułu nietykalny, dodatkowo chcę zapewnić, że będziemy te wszystkie sprawy, te wszystkie postępowania, gdzie nie ma konkurencyjności, będziemy wyjaśniać z równą determinacją, jak pani dyrektor, determinacja w odmowie dostępu do tej informacji.
Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że program był interesujący. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś uwagi, spostrzeżenia, a może własne doświadczenie z tym zamawiającym, jakim jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prosimy o kontakt z redakcją na mail, który wyświetla się Państwu na dole ekranu. A ja widzę się z Państwem, mam nadzieję, w następną środę o 8:30. Kolejny program o nietykalnych już w przygotowaniu. Do zobaczenia.